Tartak Game. No elo. Tartak, opowiedz Tartak nam o ten, genezę tego obrazka w prawym dolnym rogu. Dirty Boy! Dlaczego tam się Dirty Boy? To nie jest Dirty Boy. To, Dirty to tak Boy! Nie jest. Dobra, ten mi krzyczysz Dirty Boy! To nie ma sensu. Ja mówiłem Kubarowi, że on nigdy nie był Dirty Boy, więc on nie wie, co ma sensu. Nie byłem, ale mówię, jak pomyślisz logicznie, nie ma sensu będąc Dirty Boyem, żeby wyjść na ulicę i krzyczeć Dirty Boy. Dirty Boy, to nie ma sensu. To się w ogóle nie spina. No to czemu jest to Dirty Boy? To jest Demiu, to nie jest Dirty Boy, to jest Demiu. Dirty Boy! To jest Demiu, ponieważ dziś się znerwowałem, bo mnie ręka sprawiedliwości dopadła z samego rana. Dzisiejszy odcinek sponsoruje. Nie, dzisiejszy odcinek... Nie, komenda policji. Dzisiejszy odcinek, jak żaden inny, potrzebuje sponsoringu, bo rano mnie dosięgnęła ręka sprawiedliwości. Bardzo się śpieszyłem do pracy i ktoś uznał, że aż za bardzo. Okej, teraz rozumiem ten obrazek w tym samochodzie. No, z tego względu jest potrzebne wsparcie dzisiaj. On przyszedł, przywitał się, a ty do niego Dirty Boy! Ile punktów za to? Punktów było 6. No, Stanek tak. Nie żył za to, ale... Tak, ale spoko, jeszcze mogę najmniej 3 razy tyle punktów zrobić, czego nie planuję. Stanek bym miał 6 lat. To jest trzeci mandat, jaki dostałem w swoim życiu. Pierwszy tak dotkliwy i za tak poważne wykroczenie. Wcześniejsze były łagodniejsze. Hej, mrówek. No. Domin do zapłaty. Pytanie, czy się rozprułeś na psach? Nie, ale się ukorzyłem, bo pan policjant mnie zatrzymał i powiedział, że posterunkowy, dzień dobry, pokazał mi suszarkę. Pan wie, ile można? Mówię, wiem, pan widzi, ile pan jechał, widzę. I co pan na to? Mówię, nie kłócę się, przyjmuję z pokorą. No to skoro pan przyjmuje z pokorą, to zastosuję niższy wymiar kary. I dostałem 200 zamiast 3, także tyle. I blaszkę makowca. Tyle. Nie wozisz makowca właśnie w tym? W glassboxie? Akurat skoro nie niższy wymiar kary, to ja mam tutaj dla pana ten. Akurat nie miałem makowca. Proszę otworzyć buzię i kawałek makowca, proszę. Czy mógłby pan zadzwonić po naczelnika, nie? Poproszę z naczelnikiem. Proszę powiedzieć, że mam makowiec. My się znamy, my razem konsumujemy. On będzie wiedział. No. Ale gra jest, nie? Dajesz tą grę. Jest po polsku. Wyobraź sobie, że jest w początku. Jest w polsku ta gra, do tego ta gra obsługuje pada, więc ja będę grał padem, więc jak będę trzymał ręce przed sobą, zresztą wy i tak nie widzicie, gdzie mam ręce. Masz niebieskiego pada? Tak, mam tego zwykłego, mam takiego niebieskiego. Skąd masz? Kupiłeś sobie niebieskiego? Sto lat temu. Okay. Miałem tego oryginalnego, z tej wersji z 2013 czy 2012 roku, potem miałem Lunara. Ale no. W Lunarze zaczął mi drążek odpływać, no i to był trzeci, jakiego kupiłem. No nie miałeś ze Skorpio? Ja ze Skorpio mam jeszcze nieużywany. Ze Skorpio mam, tak, ze Skorpio mam nieużywany, w ogóle nieodpakowany. Ten z pierwszego też mam nieużywany. Nie, ten z pierwszego niestety mam akurat używany, on już jest wytarty, ale go sobie schowałem. Myślałem, że to X na Switcha, na czym gracie? Gramy na PC. Jest to Exclusive Epic Store'a. Jak niesamowicie zauważył Tartak, szukając tej gry na Steamie. Tak, Kups mi mówi, że weź to kup, bo to trzeba streamować. Ja wchodzę na Steama, a tam jest napisane, że na wiosnę 2020 będę mógł... Coming 2020. Tak. Dla Tartaka na miesięczny. To wtedy też na konsolę chyba wchodzi. Jak patrzyłem, to 2020 jest na Xbox PlayStation. Artur płacił dychę dla Tartaka na miesięczny. Właśnie najgorsze jest to, że ja jeżdżę normalnie autobusem. 4 razy w miesiącu jadę tym samochodem i akurat dzisiaj, nie? W autobusie nie czujesz prędkości po prostu. Tak, odzwyczajam się od prędkości. Wow, siadłeś w takim... Wow! Tak, najpierw na wstecznym w płot. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mogę gęgać.
Nie słyszę nic takiego jak gęganie. A, bo wy nie słyszycie, a gęganie jest po połową zabawy. Ja mało wiem o tej grze, widziałem tylko, że robi furorę, ale tak po opisie, jaki sobie tam patrzyłem, to jest takie Untitled Tartak Game, co? Chodzisz po mieście i wszystkich wkurwiasz i robisz, kradniesz, bijesz, wkurwiasz. Jakbym Tartaka widział. Mam wrażenie, że znalazłem jakiś sekret, bo tutaj są jakieś dzwony za tym. Poszedłem w lewo tradycyjnie, jak wiecie, jak w Mario i tu są jakieś dzwony. Od razu mi się przypomniał ten Nolana film, co na początku te cylindry były w lesie. Co to było? Prestiż, o. Prestiż. Mówią, tu będzie jakiś twist potem z tym. Czy Wick kupiony, albo chociaż planowany Tartak? Ja gram w Wicka Hexa. A Wick Hex to nie jest kolejny po tym? Po Larze Croft taka gra? Nie. Lara Croft, tam był Hitman, nie? Taki, że się ten... Nie, to jest totalnie inna gra. To jakaś platformówka? Dobrze kojarzysz? Nie, to jest takie... strategia jak XCOM, tylko masz cały czas po prostu turę. Jesteś cały czas w turze. Musisz robić takie rany, wiesz... Mhm. Rany przez jakieś miejscówki, robiąc po prostu tury. Zaspoiluj, fajne, niefajne? Wygląda ładnie, co? Wygląda ładnie. To nie spoiluj. Nie będę spoilował. Jeszcze potrzebuję więcej w to pograć, żeby mieć jakąś... Ja strzelam, że teraz pójdziesz do tego miasta i tam się okaże, że wszędzie dzwonów nie ma i to jest taki wink wink. What? Jak w tym, jak w Zoro na Atari. Musisz dzwony teraz zawieszać. Tak było. On je ukradł. Patrzcie na moją puszkę. Patrzcie na moją puszkę. Witness me. Look at my can is amazing. Dobra. Sterowanie mogło być odrobinę bardziej intuicyjne, ale Skaza. Okej. Skaza pisze, że za tydzień Obserwer za darmo u Epika. I to mi przypomniało, że jest w Game Passie, ale jest już w zakładce, że niedługo przestaną być dostępne. No to powinieneś zagrać w to. Muszę przejść się Obserwerem. Czyli zagrać chociaż, bo to jest horror, a ja nie lubię horroru. Czy... Rozjebałem ramę i teraz mogę zatańczyć na niej. Tam widzisz, to jest zawsze na... I did it. Ty tak przyszedłeś Obserwera, co? Myślałem się pyta, tak. Czy długi. Nie, krótki. Pamiętasz, czy długi? Nie, krótki. Tam są misje poboczne, jak po wszystkich piętrach biegasz i robisz wszystko, to tam wiesz, no może być, ja wiem, z 7 godzin. Ale jak chcesz przebiec, to jest zdecydowanie krótsze. 3-4 godziny to można zrobić. Pisy początkowe. Czy planuję Wiedźmina na Switcha? Chyba nie. Znaczy musiał mieć Switcha, nie? To komplikuje w pewien sposób. No. Tak trochę nie ma po co, co? W sensie to jest... To... Nie bardzo, trzeba kupować, żeby odpalić. To wiesz, nie przejdziesz tego sobie w autobusie, bo to... Nie widzę tej gry. Ja właśnie nie kumam, jak to można by w autobusie przejść? To tak raczej nie jest taka jak gra, nie? Jak się streamuje ze Switcha, tak samo jak ze wszystkiego innego. To ma kabel HDMI, więc to nie jest jakiś duży problem. W sensie musi być w doku. Problem będzie z tym nowym lightem. To będzie. Tak, bo on nie ma żadnej możliwości puszczenia, nie? Żadnego źródła nie daje. Mhm. W autobusie ci dresy zajmują Switcha. Czy w Polsce dalej w autobusach dresy zajebują rzeczy? Elektronikę? Nie, to już tak nie jest. Pewnie się zdarza, ale. Czy nie tak, że to widać wszędzie? Idź niszcz rzeczy. Ja myślę, że to jest jak w Soulsach, zobaczcie, bo dopłynąłem tutaj i jest bramka do otworzenia, ale z drugiej strony ją trzeba chwycić. Ale musisz Taurusa najpierw sieknąć na dachu. Fajnie butelkę chwycił. Spuszczają. Zobaczę, czy spadnie po schodach i się stłucze. Dajesz. Ty czy butelka? Rebel. Ja jestem nie do zajebania. Dirty boy. Butelki. Głup. Okay. Zacznij misję. Sasilton skończył Borderlands 3. Nie podobał mu się, że bonus staty są na końcu i tylko w specjalnym trybie. Dobra, mam smoczek, staty. Mogę płynąć dalej. Czy badass ranki były od samego początku?
Nie było chyba od samego początku. Chyba nie, chyba w drugiej części dodali je potem, mam wrażenie, w którymś patchu weszły. Można zaczynać grę, już jak zaczniesz nową postacią, to możesz sobie od razu rozdzielić ten badass ranki i je nabijesz, ale najpierw trzeba było przejść grę. Tak pamiętam. Ponoć Kubara jakiś kolo wpadł do Gabena, okradł z gier i potem z niej stopy się sprzedawać. Tak, prawda. Co? Ale do domu? Do domu Gabena? Nie, jakiś koleś się włamał do Valve. Zajebał sprzętu na 40 tysięcy i poszedł z tym do GameStopu opychać. Smart. A GameStop kupił pewnie, co? A GameStop okazało się, że to nie jest... Nie, GameStop mu dał kupon na 10 dolarów. Ponieważ to było wszystko na liście, tam wiesz, policja wrzuciła na listę, więc bardzo szybko go znaleźli. O kurde. Możesz to jeść? Nie, ale aha, do wody. Ale mogę to wrzucić, no tak, do wody. Tak, zapomniałem, że możesz komuś... To jest hard tak game, no co? No tak. Miałeś lunch? Już nie masz lunchu. Tak, jeszcze obgęgaj to, słyszę. Fajnie może być. Dobrze, że Tartak w to gra, bo jeszcze nikt mu nie kazał, ale on już komuś zrujnował dzień. Tak. Może być... jakąś listę, ja widziałem gdzieś na jakiś skrót. Tak, jest coś takiego. O, jest lista. Dostań się do ogrodu. Sprawy ogrodnik zmógł, ukradnij klucze ogrodnika, sprawy ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Grabie w stawie, okej, okay, to jest łatwe. Grabie w stawie, to będzie banalnie zrób proste. Sobie piknik, przynieś i połóż na koc piknikowy kanapkę, jabłko, dynię, marchewkę, dżem. Okay. Termos, radio i koszyk. Może być problem, bo wcześniej już waliłem. Dobra, zacznijmy od wyłowienia tego. To tutaj gdzie sobie... jest kocyk? Nie wiem, czy to jest kocyk, to co jest tutaj. Zobacz po prawej, tam chyba coś widziałem. Po prawej od tej ławki. No, ja myślałem, że komuś psuje dzień, a to wygląda to, że sam sobie robił. Sam sobie zepsuje, tak. Brawo. Znaczy komuś zepsuje. You, play, pewno, ale... you played yourself, tak. Dobra, ale na ogrodnika to ja znam sposób akurat. Patrz to, bo to będzie dobre. Nie wapno. To nie jest łabądź. To jest gęś. Aha, czyli ty będziesz... Co? Czekaj, co leci w tym ratyliku? Oho. Jak masz sprawić, żeby on założył... On ma założoną czapkę. Ukradłem mu radio. Kapelusz przeciw. Koko! Koko! Musisz mu ma założyć. Dobra, wchodź tam do środka i weź grabie. Czekaj, muszę go zajść od tyłu. Zabij go. O, jak leciało Darude z tego, to by było. Coś tam leci. Wiesz co, wiesz gdzie on nie weźmie tego radia? Do wody. Właśnie. O! Czemu upuszczasz? Nie, bo on mi zabiera, wiesz? Jebnij go tym workiem z ziemią. Popełnię samobójstwo. O. O, ogrodnik zmógł. Okej, okay, to w ten sposób, tak? O nie, on może je wyjąć. O nie, on wszedł do środka. Łe? Ja bym chciał klucze sięgnąć, on cały czas ten. O, ona bierze radio. Jak opuścisz radio, to musisz... No wiem, tylko wiesz, ciężko się... A po co ci klucze? Bo jest, no bo jest ten, muszę... Tartak, jest na liście, żeby... Tak. Boy, dostając mandat. Piotr wpłacił 20, dzisiaj Tartak ewidentnie czuł się jak Dirty Boy. Dirty Boy! Dirty Boy! Nie, to nie jest Dirty Boy. Dirty no Boy! Dobrze, totalnie Dirty Boy. Dostań się do... O, ukradnij klucze ogrodnika, może on tam poszedł gdzieś spać, no nie wiem. Dobra, dalej do ogrodu wszedłem. Jest, do ogrodu, to... jestem... We're in, boys. Marchewki mu grzywa. O, marchewkę potrzebujesz do pikniku. Tak? Powinno się grać pingwinami, tak. Pingwinami z Madagaskaru powinno się grać. Kowalskim. Czemu on ma... Co on... Aha, bo on sobie... Pomagasz mu, popatrz. Tam nie pomagam, bo ja mu chcę ukraść te przecież klucze. Wiem. Tylko nie wiem, czy można jemu zabrać klucze.
puścisz go czymś na dłużej. To są grabie. O, mam klucze! O nie, on cię będzie nadal gonił. Dobra, ale to jest zaliczone, jest okej. To jest zaliczone, są klucze, jest zaliczone. Proszę o szybki recap sytuacji z mandatem Tartaka. Więc Tartak jedzie sobie spokojnie Gdynią. 90. Krzyczy Dirty Boy na ludzi. Dirty Boy krzyczy na wszystkich. I nagle go policja. No, zobacz, jak nie ukraść radia. Łeło. Jak ukraść nie kradnąc radia, trzeba... A zatrzymałeś się, Tartak, wyłączyłeś samochód i położyłeś ręce na kierownicę? No tak było, nie będę kłamał. Ale kurde, jak jechałeś 80, ile? 4? No. To jest tak, trochę zahaczyłeś się, jeszcze trochę i prawka byś nie miał. To nie jest tak, że od razu zabierają, to nie jest tak, że on musi zabrać, jak przekroczysz. No jak przekroczysz razy dwa, to niby tam przestają. Znaczy ma podstawę wtedy, nie? Ale nie ma... Ale nie ma, czy ale pokorny nie ma, Tartak? Ale pokorny Tartak. Z niejednym, pokorny z niejednym naczelnikiem Jatmakowiec. Wie jak to rozwiązać. Co to jest, termos? Aha. Tak, muszę dalej zanieść, bo on tu wraca po ten termos. On tu coraz sprząta po mnie. On chyba nie wie, że ten termos mu teraz zarypałeś. No właśnie, mam wrażenie, że muszę go odłożyć tam dalej, poza zasięgiem jego widzenia, żeby on nie widział. Bo jakby on widział na nieograniczoną ilość, to byś nie był w stanie nic tam zebrać. No. Bedlog jako przed podstawówką. Tak, zamknij go jeszcze. Pytasz się, gdzieś się zapierdalał 90. Zamknąłeś go. Damiu, nie, już nigdy nie wyjdę. Ty, a mógłbym mu w sumie ten, schować klucze i wtedy zamknąć się, on by nie mógł tu wejść. Dobra, to jeszcze potrzebuję. On szuka Dynie. Teraz termosu, okej. Okay. Ale nie masz dżemu nawet. Mam dżem. Już wyniosłem sobie dżem. Wyniosłeś już dżem jeden? Tak. Dobra, czy on tu jest? Kurwa. Oho. To będzie ciężko, to jest kawałek jednak. Nie, to się robi tak. Quark pyta, czemu nie zapytałeś policjanta, co jest kurwa? Jako pierwsze pytanie. Bo to nie jest objaw pokorności. Pokornie pytam, co jest kurwa. Myślałem, że jesteś dirty boy. Dirty boy! Dobra, co jeszcze miałem? Kanapkę, jabłko, dobra. To masz. Kanapka, jabłko, termos, tutaj radio jest. I termos. Koszyk. Koszyk też jest. I dżem chyba, nie? Jak sprawić, że masz dżem i kapelusz? Ej, a grabie wstawię zrób. O, a tylko gdzie są grabie? Grabie tam, są tutaj. Tam na końcu. Przy kaloszkach. Przy butach, no. Czy zrobiłeś helikopter? Jak cię złapali. Tak. Międzynarodowy znak bycia w potrzasku. Oj, grabie ciężkie. Nie patrz na mnie, nie patrz. Mrówek mówi, że wrzucił klucze do krzaków, zamknął się za ogrodnikiem i zepsuł grę, bo... Kurde, teraz odniesie te grabki. Zapisz mu klucze, to pewnie puści grabki. Właśnie nie da się wziąć klucze, jak ma coś w tej ręce lewej. No tak, mam wrażenie, bo wtedy po prostu gra łapie co innego. No. Ale on bardzo nie lubi, jak jest bramka zamknięta i przychodzi ją otworzyć wtedy, albo nie? Fulson mówi, że koc piknikowy jest po prawej stronie od tej ławki. Okej, okay, zepsułem chyba, bo poszedłem na prawo od ławki, koc piknikowy. O, jest! A, to tutaj sobie przyniosę wszystko. Dobra, chyba że koc piknikowy mogę chwycić. No nie, nie mogę. Nie. Jakie perki ma ta gęś? Potrafi gęgać i pokazywać klatę. Retoryki nie ma za dużo. Nie. Czy jest misja, żeby nasrać na kot? Misza! Zaraz nie możesz latać, co? Nie, nawet nie ma skoku. Gęsi latają. Ja nie wiem, czy gęsi latają. Chyba nie. Nie, bo jak? Wszystkie skurwiele by odleciały przy pierwszej okazji. Dlaczego gęsi latają w kluczach? No jak?
To kaczki latają, a gęsi? A to dzikie gęsi. A takie gęsi, które latają domowe? Everestem. No podejrzewam, że niektórzy grubsze cwaniaki gęsi latają. No hodowlane chyba nie latają, albo podcinają im skrzydła, nie wiem. Wrócę tej koszyk, żeby było widać, co już jest. Pięknie. To jest piękny piknik. No i tartak. Gęsi latają od 50 poziomu. Tylko na małtach. Na małty, mają małt od 50, tak. Jakie małty mają gęsi? Kaczki. 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 Bardzo duże kaczki. Bardzo duże kaczki. Paladyn ci podpowiada, tartak. Chcesz wiedzieć podpowiedź? Chcesz podpowiedzi? Ja zawsze najłatwiejszą drogę wybieram. Żeby ściągnąć ogrodnikowi czapkę, musisz wyrwać czerwonego tulipana. Poczekaj, aż on się schyli, żeby go posadzić i wtedy możesz mu czapkę smyknąć. No tak, ale ja potrzebuję, żeby on założył przeciwsłoneczny. A na lewo masz przydatne wyjście z ogrodu. Ale on pewnie założy drugą, jak mu ściągniesz ten beret, podejrzewam. No, podobnie, że nie znajdzie, trzeba jak mu szybko ucieknę z tym, nie? Ale to się odhacza, nie? Bierzesz mu i się odhacza, jest gotowe. Może musisz biec, a jest tu jakiś bieg? Tak, z A jest bieg, ja przez cały czas biegam, tylko wtedy się trudniej się steruje. Ale on jest nadal szybszy niż ty biegasz, tak? Tak, tak. No nie. To jest pytanie, Quest, czy bechnąłeś, czy to coś na łączach? Nie, to... Nie, powiedziałbym tak. Będę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chce pan porozmawiać o... Dzień dobry, ja do tulipana. Okay. Musisz go puścić i on wtedy będzie chciał posadzić go z powrotem, tak? Wtedy możesz. Tak. Musisz dać się złapać. Tak strzelam. Nie, on go będzie szukał. O, szuka go już. Mogę w tym czasie zrobić jakiś. Grabie w trawie. Mogę w czasie jakiś rozpierdol zrobić. Grabie w stawie. Grabie w stawie. No nie, on teraz przestał. Blizzard of Ice Tartakiem. No tam ten pula już jest prawie pełna, jeszcze tylko zdaje się 450 zł brakuje. No idź po ten tulipan. A i buty rozwalone, no kto te buty tak tutaj? Nie wiem, nic nie wiem na ten temat. Ten dziadek jest, on dalej nie wie, o co chodzi. On nie czai. O, teraz idź sadzić. Idź się zajmij robotą. Ja bym zabił tą gęś już dawno. Fajne to jest. O wow. Ej, nie skapnął się. Tak, bo poszedł coś sadzić. Ale zapomniał o tym. O róży zapomniał. Grabie wstawię! Grabie wstawię! A wie pan, to pytanie do tartaka bardziej. Bo się pytał Kubor, kiedy dzikus z Grida. Ja mógłbym. Będziesz tak? Ci kusował z Grida? Aby szybko skręcić klasycznie na Prisoner of Ice. Kulka płaci 15 zł. Klasycznie na Prisoner of Ice. Klasycznie potwierdzam, że będzie. No, musisz mi pomóc znaleźć tego tulipana. No. O, dżem. Dżem! That's my jam. Podoba mi się, że jeszcze pokazałeś mu klatę, uciekając z tym dżemem. To go przestrasza, nie czy coś? To ma nie, no co ty, to ma zadanie jakieś? Co ty, to mu nic nie robi. Czego ci tam brakuje jeszcze? Radio? Radio było tam wcześniej, gdzieś przy płocie, nie? Ale on no, gdzieś za marchewka i radio. A, on tutaj jest teraz, kurczę. A on teraz dżemoru szuka. Dobra. O, tulipan się znalazł powrotem w tym. O nie. Musisz uważać, bo jak on cię będzie gonił z tą marchewką do koca, to on wszystko ci zabierze. Szukujemy może stream z nowego Ghost Recon. Nie. Dobra, jeszcze tylko radio i mamy wygrane. Szkoda, bo mogę na przykład tego radia nie brać. Tutaj było radio, tam się drugi uciekać. Hello. Hello. Weź mu kulerek, tak jest. Wszystko zapisze, że po takim złym dniu dziadek zmienił się w Jokera. To jest origin story teraz. Żyjemy w społeczeństwie. Ej, on gdzieś po marchewkę idzie. No, mam nadzieję, że nie tam, nie po moją.
O, radio. Jest radio. Ja za kulek. Radio ma do siebie, że gra w chuj. No, to bez sensu, że ono gra, no, ale rozumiem. O, o to, to ja mu. To ja mu tulipan ukradnę i wtedy się weźmiemy za radio. On musi mieć. On musi ten kulerek leżeć na tym radiu, serio? On zawsze odkłada. Nie wiem czemu, ale on tak robi. Ty, no, on jest niemożliwy. Weź się skup na jednym człowieku. Nie, musisz mu dalej coś odsunąć. Nikt nie ogrywa Train 4. Ja gram w Train 4. Jokelej nowy jakoś minie. O. Teraz. Go. Wziął dynię, dynię naprawia. Kurwa, już mu gonił. O nie, zaprowadzisz go do tego. Nie, nie, zaprowadzisz go do steżu. Liczy się. I to nie widzi tego? King Kong nic na mnie nie ma. No, widzi. A jeszcze musisz czapkę zrobić, będzie odhaczony ogrodnik. No. Yes. Siu, siu, siu. Ale gdzie jest tulipan? Aha, ja go gdzieś wyniosłem już. Misza Vermin Tide 2 ogrywa, tak? A dzisiaj weszło to World War Z do Game Passa. O, to musimy to przejść teraz, jak już jest. Bo chociaż zagrać. Za friko. Nie, to trzeba przejść, to jest jeden weekend grania. Ej, patrz co ja mam. Nie jest twój tulipan przypadkiem? Snik, 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 snik. Patrz co ja mam. No, teraz się ustaw tak, żeby... No, na pozycję! No, no. Gdzie po lewej jest to niby to przejście? A, tam za tą skrzynką faktycznie jest dziura. Nie. Czy on ją od razu założy? O nie. Tak, gdzie za skrzynką jest dziura? Tutaj, gdzie kapucha, gdzie jest kapusta, jest taka skrzynka oparta, tam jest dziura za tym. Kapusta? Dynia i kapusta, tam po lewej. Dynia, kapusta. Ty, faktycznie. Ty teraz już wszystko zrobiłeś, ale tutaj jest secret. Faktycznie. I on tędy nie wyjdzie, nie? No, on tędy nie wyjdzie, musisz naokoło iść. To jest akurat racja. Musisz z czapką musisz tędy skrywać. Ale co ty mu jeszcze musisz zrobić? On musi założyć czapkę ten przeciwsłoneczną. Ja nie bardzo wiem, jak to trzeba zrobić. Jak uciekniesz stąd, to on pójdzie sobie po inną pewnie. Jest taka możliwość. A w ogóle to się strasznie PC Mastery zrobiłem. B3 na PC, Vermintide 2 na PC. Oj, no, Misza, widzę jak ten, jak miek. My na konsoli graliśmy w Vermintide'a, nie? Tak. Zmiekczyłeś się. Przyszliśmy dwójkę? Przyszliśmy. Tak? A nie mogę uciec. Nie mieści się kapelusz! Uciekłem. Czy on idzie naokoło? Nie wiem. Spierdolimy mu tak daleko, że nas nigdy nie dorwie. Do wody. Tak jest. A, można pływać. W górę rzeki zabraliśmy beret. No i co? Hej, Don Pedro. Kiedy się odhaczy? Artur pisze, że u mnie na weekend się pobiera Ultimate Chicken Horse. Pady już się grzeją, kurwa, rywalizacja. No, to jest dobra rzecz. I jeszcze Misza nie mówi, że wszystko gówno, ale to wszystko od razu, cały pakiet przychodzi. Ma tabliczkę nawet sobie wbił, zobacz. Gęsi nie było, tego nie było wcześniej. Faktycznie. Rebel! Rebel! Dirty boy! Dirty boy! Do stawu z tym. Jak gdzie on teraz zniknął? On chyba poszedł w górę stawu po tą czapkę. No jak, w górę rzeki? Ale pod wrażeniem, jak on wróci w czapce. Tu już grabie pływają. Okej. Okay. Fight the power, tak jest. Gdzie on jest? Dlaczego nie nałożył tego kapelusza?
Jesteś w stanie ten kapelusz ten no właśnie sięgnąć? No właśnie nie za bardzo. Ej, idź, ja chcę zobaczyć, jak on idzie w górę rzeki po ten beret. Czekaj, czy ja to mogę chwycić? Nie, też nie mogę chwycić. Tam nie wchodzisz do miasta i się dopiero otwiera, bo to jest otwarty świat w sumie. Tak, tam jest kaczma, wybierasz klasę. Tak, klasę gęsi. Klasę gęsi. Klasę gęsi. Gęsia berserk. Gęś berserk. Na wszelki wypadek tam. Chaotic evil. Ten na wszelki wypadek młotek. Ten młot może posłużyć przeciwko mnie, więc na wszelki wypadek. A młotek nie leci. No, nie spada na dno. Może to jest ten kołczykowy, ale fajnie było, jakby się utopił na przykład tutaj w tej rzece. I ideo, jego zwłoki tutaj płyną. Gdzie on jest? Teraz się zaniepokoiłem. Oh my god, chyba zabiłeś dziadka. No może się utopił. Oh my god. On ci nic nie zrobił. Jeee, założył. Przeciwsłoneczny. Okej. Okay. Dobra, to teraz powinna być nowa lista zadań. Pokaż listę. Jest coś nowego? Spraw, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk. Tym młotkiem, który utopiłem w stawie pewno. W kciuk. Czyli coś... Jak to można... A, no to ja myślę, że trzeba będzie tylko tym znakiem. Powiedzmy, że on będzie chciał ten znak znowu wbić. Pewnie się. I trzeba będzie zabrać znaki, wtedy on uderzy, nie wiem, może się w rękę albo coś. Musisz mu zanieść z powrotem z znakiem młot. Gdzie jest młotek? Już mam. Już idzie młotek. Ale emocji. Dobra, masz tutaj mu młotek. Fajna jest tak, podoba mi się, pogrom. No ty przestań się denerwować, tylko sobie przechodzę. Ile to kosztuje? 7 dych. Za 2 byłoby fajne, nie? Nie za darmo? No wybacz sobie, nie za darmo. Znaczy musisz mu znak przynieść. Fulcer mówi, że trzeba nakwakać, gdy będzie stawiał znak. On nie ma znaku, widzisz? Przynieś mu znak. Ty on teraz po marchewki będzie łaził. No tak, no bo znak jest za daleko. Weź, idź po znak. Nie podałem się to, bo teraz zbijał, to... wygląda na to, że ponoszę konsekwencje swojego rozrabiania. To nie jest fajne. No bo rozrabiasz w chaotyk sposób. No. Masz prostą listę, jak rozrabiać, a ty... No rozrabianie według listy nie brzmi jak rozrabianie, no. 74,29 kosztowało dokładnie? Dokładnie nie akurat. Dokładnie 69, 90 albo 99. Połóż młotek przy marchewkach, by zacznie wbijać marchewki. No bo tulipany, bo zacznie wbijać. Dirty boy! To ty robisz zoom? Tak. Ty możesz. Ale niestety nie mogę na stałe. Tylko mogę na moment. No dobra, przestań się denerwować. Co on robi? Wypada mu z ręki wszystko. No. za szybko. Sorry. Ha! Boing! Bierz na to. Oh, jeez, he dead! Wysokoprocentowe. O, wow. Ale sama ta gęś jest zajebista. Jakby się grało czymś innym, to by już nie było takie ofertu, ale to jest nadal... Beauty boy! Nadal z jakiegoś powodu gęś. Quality wpłacił dychę na wysokoprocentowe trunki, tartak. Dziękuję. A jeszcze nie miałeś. Dziękuję. Ten fundusz zawsze jest niezasilony odpowiednio. Masz nową listę? Open world. Nie, jeszcze nie. Pewno muszę znaleźć nową listę. Znaczy, jak przyszedłem do tego ogrodu, to była po prostu kartka taka, nie? W sensie wisiała. Aha, okej. Znaczy nie kartka, a tablica taka informacyjna. Chyba, że nie wiem. Chyba, że to był tutorial, a teraz to już jest sandbox, nie? Dobry o, wieczór. Jest chłopiec. Jest jakiś chłopiec. Może chcesz samolocik? Dla Dirty Boya na Prisoner of Ice. Mistrza wpłacił 29,46 dla Dirty Boya na Prisoner of Ice. Okej, dobra. Dzięki, Misza. Weźmy okulary, jak się będzie schylał. Nie, tutaj też chyba musi być lista gdzieś tam. A mogę mu rozwiązać. Teraz okulary. Ha, ha.
The sound of the police. Na pewno zaraz znajdziesz kartkę, na której będzie zadanie. Ukradnij mu okulary, spraw, żeby się wypalił, będziesz miał wszystko. Tak. I jak Wiedźminie, zanim jak przyjadę do wioski, już wszystkie potwory będą z tablicy pozabijane. Dzień dobry, jestem do niego teraz. Dzień dobry, jestem ludzkim mężczyzną, wcale nie gęsią. Robisz twin. Dobra, co możemy paskudnego z tymi okularami zrobić? Znać listę zadań lepiej. O, to może... to gdzieś tu jest, bo tu jest ta piłka. O, jest. Jaką dziś stracisz? Połam miotłę. Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. O, jest. Spraw, by chłopiec założył nie swoje okulary. O, to jesteś na dobrej drodze do tego. Spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. Wystąp w telewizji. Idź na zakupy. Włóż do koszyka szczoteczkę do zębów, papier talowy, szczoteczkę do włosów, puszkę z jedzeniem, środek czyszczący, owoce i warzywa. Dobra, chcę być w telewizji, jestem ciekaw. Te zakupy. Nie, jesteś, to okulary gdzieś schowaj, żeby... Tak, ja schowam przynieść. I ja muszę jakieś inne przynieść, tak. To ja myślę, że jemu nie musisz chować, wystarczy, że... Tak, on tak nie wygląda. Dobra, jakby co, to pamiętajcie, że przy ogrodniku leżą okulary. To jest nasz hub. Ogrodnik to jest nasz hub. Telewizji skazał mówić serię jak Joker. Nie widzisz mnie. Wow. Dobra, kto ma jeszcze okularów więcej? Czy ta kobieta tu ma... Muszą być gdzieś tutaj. U tej baby, która sprzedaje tutaj różne graty, gdzieś tu muszą być. Dobra, już mam. Ukradłem. Ale to są te same, a nie da się... Nie, to są inne. Ja myślę, że... Ja wiem, że inne, ale... Ale to też wyglądają, jakby były korekcyjne. Nie, założył nie swoje. Wszystko gra. I te temu, okay. temu też zabiorę. Ej, no ale to się nie... Tylko czy się znowu wypierdł? A nie, bo bym musiał myśleć. Chciałbym mieć nie zawiązane. Dobra, to jest mój skład okularów jakby. On jest jak Wilma w tym, w Scooby-Doo. To jest mój skład okularów. Velma, nie Wilma. Dobra, co jest dalej? Sprawa by... Czekaj. Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Na to on musi widzieć, żeby się zatrzasnął. Gdzie jest budka? Spróbuj mu te słoneczne. Mówi się okulary przeciwsłoneczne, czy okulary przeciwsłoneczne? Słoneczne? Przeciw. Dlaczego po angielsku są sunglasses, a nie entai sunglasses? Nie wiem, ale to jest wasz problem. Dzień dobry, przyszedłem wystąpić w telewizji. Jak możesz być w telewizji? Nie, może trzeba... Gdzie jest kamera? A jest tam kamera. Musisz zrobić przestępstwo na kamerze. Jest kamera, tu pewno można wejść jakoś, ale to za moment dojdziemy do tego. Okej. Okay. Co chcesz następne robić? No właśnie patrzę, co jest. Spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy, wystąp w telewizji. Połam miotłę. Gdzie jest miotła? Jak ją połamać? Nie wiedziałem, że można. O, ona ma miotłę w ręce. To są grabie. Ona ma miotłę w ręce. Co robisz? Oj, ty za... oj, nie, to nie, idzie, co? Chodź, chodź, ty. Come on. Szanujmy się. Tam jest przełącznik przy drzwiach po jego stronie. Jak można połamać miotłę? O kolano spróbuj, tak. Tak, o czyje kolano? No twoje kolano. Masz... O jej kolano spróbuj. Najlepiej o jej kolano. Jakby się udało wetrzeć. Nie, to musi być jakiś sposób. Jakby się udało w szczeble wsadzić, wtedy bym ją pociągnął, może by się złamała, ale nie mogę ciągnąć tak, żeby... Ja mogę ciągnąć... Byłbym pod wrażeniem siły tej siły. Spróbuj o to dziecko. To dziecko jest pewnie tak wkurwione, żeby połamić to, jak mu zaniesiesz tą. Ha.
No to jest chyba, że ten, no nie wiem, samochody tutaj nie jeżdżą, to żaden samochód nie jeździ na to. Też myślałem o tym, czy coś tu jeździ. Nie patrz na mnie. Nie patrz na mnie. Dobra, mnie to masz. Ten walida tutaj przez cały czas. Do it. Trzyma... do it. Do it. Protect me, squire. I command you. Do it. Co ty robisz? To tak nie działa, no. Nie słyszałeś, jak można... Weź go zamknij w tej budce telefonicznej. No tak, tylko jak? Muszę mu dać okulary najpierw. No dodaj mu okulary. Musiałem odsłonić okulary i musiałem jego samochód, ten jego samolocik tam... To od razu samolocik tam położę, zanim mu dam okulary, on poleci po ten samolocik. I może trzeba zatrzasnąć drzwi i miotłą? Wtedy... No jest to jakaś myśl, tylko jak otworzyć drzwi, powiedzmy. Trzeba by przedzwonić do kogoś najpierw. W sensie, trzeba by przedzwonić... Krótkofalówki były po prawej stronie na maks. Myślę, że krótkofalówką się dzwoni na budkę telefoniczną. Ej, no. Pisze, żeby dzieciak użył swojej masy upadając i połamie. O Jezus, to by było ciężkie do zrobienia. Gdzie jest miotła? O Jezu, jej, co się stało? Jak mogę pomóc? Halo, Brzoza? Czy gdzieś tutaj telefon słychać? Chyba nie, nie? Ja nic nie słyszę, mam wyłączony. Aha, no tak. Czad, jakieś pomysły? Tylko jakieś dobre, same dobre. Tylko dobry pomysł. Czad ma zawsze dobry pomysł. Ja pozdrawiam Kubora, ja pozdrawiam Revena. Czad śpi, albo pije. Pewnie jest mecz Polski z Litwą, Łotwą i Estonią. Ze wszystkimi naraz. Tam Polska gra w garażu. Polska gra z wszystkimi. Można je podnieść i opuścić na grabie? To jest pytanie, czy... Odczep się kobieto ode mnie. Zrób helikopter jest. No tak. No to mamy impas. Daj kobiecie miotłę i jak ona będzie cię odpychać nimi, złap za nie. Wtedy się połamie? Może jak się końcówka po prostu od... No tak, to... Nie wiem, więc jak robisz rzeczy z listy, więc o, masz szereg czystości. O Jezu, jeszcze wywaliłeś kosz. O, szczoteczkę znalazłeś. Tak, muszę od razu sobie do koszyka. O, faktycznie. Potrzebujesz szczoteczkę do zębów. Ja jako geniusz zawsze potrzebuję szczoteczkę do zębów, bardzo. Oddaj miotłę babie ze sklepu, gdy będzie zamiatać, podsunij piłkę pod nogi. O, oh, fuck. Czy w tej grze jest krew? Gdzie jest piłka? Aha, piłka była tam, nie? Musisz jej miotło oddać. Gdzie jest miotło? No najpierw... Ja młody coś mam przy kieszeni. Widziałeś? Nie, to są te sznurówki, wiesz? On się... Tak, są jego sznurówki, tak. To jest mój manslave. Który się rozwiązuje, żeby był cały czas uziemiony. Ale ja tego nie... Trzeba chłopcu oddać oksy i go zagonić do budki gęgając. Tak, tak, tylko... Aha, chyba, że wystraszyć go. Czekaj, bo teraz właśnie prowadzę piłkę. Tak, żeby on się po prostu tam schował, a nie żeby tak, odebrał. Tak, okej. Okay. Nie, piłka mi się klei do łapy, zobacz. Futbol. ale pokitowałeś tutaj. Stawię tutaj piłkę. Fabikon wkleił solucję nawet. No nie, no tak nie, na skróty. Tak, ten Fabikon znalazł. Trzeba miotłę dać babie. Jak ci będzie odpychać, trzeba ją złapać i puścić? Tak, trzeba zobaczyć, jak ona będzie cię odpychać miotłą. No okay, chodź, okay. Zmierzmy się. Zmierzmy się. Fight. No wystraszyła się i upuściła miotłę.
No gdzie biegniesz? Ej, no chwyciłem i co? No chyba niewystarczająco dobrze. Chyba nie wystarczyło. Witness me. Witness me. Grałem. Zgubę, mamo. Grałem. I co teraz? Nic na mnie nie masz. Co, ona sobie ją złoży? Wygląda na to, że ona sobie ją złoży. Kijej w oko. Teraz już mam, już są punkty, już wygrałem. Robimy Jimmy'ego teraz. Punkt. Dobra, do steszu okularów. Młody jest aktywowany tutaj. Mój agent. To prawda, że to nie jest połamanie. Ty szukałeś... Tak, tak, no to jest kwestia tłumaczenia, nie? Co? Chłopaku, no, zamiąż buty. Chłopaku, zamiąż buty. Jimmy. O, Jesus. Dałeś mu jego okulary. No tak, no bo on nie pobiegnie w nie swoich. Już, zawiązałeś. Serio? Jak czeka. Nie wiem, czy nie pobiegnie. Jedziemy dalej. Let the torture. Dobra. Okay. Dobra, zamknij go. On już ma traumę do końca życia. Dzień dobry. Wtedy pani wychodzi, tak? Co tu? W telewizji? Co tu u was w telewizji? Aha, jak ja zamknę go, to on wtedy dzwoni do niej. Co? Ha, jestem w telewizji. Uuu, sukces! Co, chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze? No i co? I co? Nic nie zrobisz. Już wygrałem. Sprawa, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Misza, wydaje mi się, że ma być mniej więcej wtedy też 20-20 na konsolach. Możliwe, że wtedy jak Steam. Bo to ona ma małe tutaj... studio, to oni niekoniecznie pewnie mają przerób, żeby to portować. Ale na Switcha jest. Nie? Jeżeli się pojawi na konsolach, pewnie pojawi się na PS4, znajdziecie, bo to jest taki zestaw teraz. PC, Switch i PS4. Ona ma tutaj stragan i teraz tu jest kalkulator. Ale nie wiem, co mi to daje. Czy gdyby tutaj była jakaś kasa, to mógłbym jej własne rzeczy wyciągnąć i położyć gdzieś przy kasie. No nie wiem, nie kumam. Internet mówi, że na obie konsole. Szukują port. O, okej. Okay. Ona naprawiła torbę, widzisz ten. A, już naprawiła. Wiem. Już wiem. Wezmę, no. Wezmę samolocik i położę tutaj. I on będzie musiał zapłacić, żeby wziąć ten samolocik od niej. Biedne dziecko. Co Iwo? No, chyba nie zauważył. O, zobacz, wzięła samolocik. Okej. Okay. Położy przy swoich zabawkach. Hej, mały Jimmy musi odkupić swój własny samolocik. Mały Jimmy też jest Joker. Już ale gdzie jest mały Jimmy? Czy on wie o tym w ogóle? Jimmy! Jutro... On szuka samolocika. No, musisz samolocik. Go przynieść, bo on... Nie, on do niej dojdzie, zobacz, on tutaj przyjdzie. To będzie jak z tym ogrodnikiem, to się stanie za moment. W tym okay. czasie papier toaletowy, no to stąd na przykład. Są stanach preordery na PlayStation 5, nie widziałem jeszcze. Dobra, szczoteczka, papier toaletowy, szczotka do włosów. Widzieliście szczotkę ona, do włosów? Ona w ogóle do sklep. Widziałem, ona ma. Czemu ona ma wszystko? Na środku ulicy. Sklep ze wszystkim na środku ulicy, tak się nazywa.
Kolonel Justus mówi, że radio trzeba zanieść do sklepu z telewizorami, baba z miotłą mi odkupi. Nie wiem, czy to jest... Czy no, a, fajnie jakby. Okay. Fajnie jakby się dało różnie to zrobić, nie? Owoce i warzywa. Środek czyszczący miałeś też z prawej strony, no. Faktycznie był. Tup, 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 to nie ja. O, widzi twój papier toaletowy. O chuj ci, o chuj ci chodzi. Wziąłem to z kibla. Zauważyła twój... Samolot też działa, no tak, tylko ten gówniarz musi tam dojść do tego samolotu. On cały czas szuka. No ci wyjmie teraz tego. Nie, nie wyjmie. Ważne, że koszyk jest bezpieczny. Uciekaj. Koszyk parzy. Szu. Szu. Idź kup samolocik. O, już go. No, znalazł samolot. Myślisz, że znalazł? Nie, myślę, że się... A może? Czekaj, Kurna, znalazła tą torbę. Fum. Ha! Może musisz w ogóle zabrać ten koszyk gdzieś dalej, żeby odkładać, no, a nie pod niej, pod jej nogami. Wow, on teraz płaci za niego. Lol, chodź, chcę zobaczyć, jak on płaci za swój samolot. Tyryry. To jest tak głupi dziecko. To jest moje. To jest moje, to jest mój samolot. Złodzieju, gówniarzu. Ej, idź tam! Jaki smutny wziął ten. Nowa pozycja na liście zadań. Może w podpali ten strach. Weź ten koszyk, bo na cię zabierze. I tak powstał Joker. Zatrzaśnij sklepikarza w garażu. Jeszcze tylko owoce i warzywa. Jeszcze tylko owoce i warzywa muszę wsadzić do tego i zrobię koszyk. Także dajcie mi chwilę. Hej, czas padłem tylko po to, aby spytać, czy wiadomo, co z tym omówieniem Kingdom Come Deliverance na Formogatce. Tak. No, obiecałem, że było salon i nie zagrali w końcu. Ojej. Ale już wiem jak, tylko nie wiem. Jak? Ja grałem. Jak to zrobiłeś, że ona tam weszła? No właśnie nie wiem jak ją sprowokowałem, żeby weszła, ale wiem... Ale wiem jak ją zamknąć. Co ty jej ukradłeś? Nie wiem co to nie jest. Nie wiem co to jest właśnie. Nie wiem, tampon? Wygląda jak kreda? Tampon? Kreda albo tam. Jedno z dwóch. 2-0. Widzicie, mówiłem, że Polska zawsze wygrywa jak streamujemy. Paolo mówi, że to jest jakaś smutna gra o znęcaniu się nad dziećmi. Trochę tak, ale czy smutna? Gra. Skończyłbym na gra o znęcaniu się. Normalna gra. To jest gra. Czy ona jest tutaj, w środku? Jest otwarte, ale musisz tam jakiś przedmiot. Ona zostawia teraz to otwarte. Musisz coś tam włożyć. Czekaj, zrobię... O, iść na zakupy, dobra. Zrobiłeś koszyk. Co? Znowu się zamknęło? Niesamowite. Bully Tartak. A propos Bully, to przestali robić Bully. Co, drugą część Bully? Mhm. A robili w ogóle? Robili. Tak, była robiona i... I ich tam Rockstar schaltował. No tak, ale... 18 miesięcy już robili tą grę. Ciężko mikrotransakcje wrzucić, nie? No. Co? Sklepik szkolny możesz wrzucić? No właśnie, sklepik szkolny z tymi, z drużynami ze Stanów prawdziwymi. Mhm, z drużynami. College football jest, wiesz, popularny w Stanach. Dobry wybór. Zabrałem ci kasę. No i co? No chodź tu. Dalej tutaj, bo ona się obróci szybciej niż myślisz. No chodź tu jestem. Twoja kasa, to jest ważne. Myślisz, że się boję tej miotu? Już raz, złamałem ją raz, złamałem ją drugi. Dirty boy! Dobra, no ewidentnie potrzebuję, to nie jest jej, więc ma wyjebkę na to. Nie jest jej mikrofala. Twoja mikrofala. No wiem, mikrofala. Ale... Pół sklepu jej tam zniosę do tego...
sklepu i za... Złam ją jak Bane Batman. To nie masz. Ale nie zaliczyło ci. Czekaj, jeszcze trwa. Ona, o, a, ona wyjdzie pewno bokiem i otworzy furtkę teraz, otworzy mi kolejny ten, smart. Kolejny etap. Okej. Okej. To jest zajebista gra. Przejdę jeszcze raz na konsoli dla chivosów. Teraz skrót jak w Soulsach tutaj. Otwórz, tak jest, okej. Okay. Czy to jest ten skrót taki, co miałeś tam przy tym? Przy... Nie, nie, to chyba nie jest ten, a może? Jeszcze nie walczyłeś z Taurusem, więc... No tak, to jest w sumie jeszcze... Nie, jeszcze, to nie jest to. To jeszcze tutorial jest w sumie. Ciekawe, co nas czeka w kolejnym etapie. Decyzja. Lewo, prawo. Lewo. Skarpety i biustonosz. Dobrze wybraliśmy. Idę na Apexa, dobrej nocy, ciągle zostawię. Na razie wyeksponowany. O. Zapaliłeś ognisko? O, tu jest. Tutaj jest jedno z tych przejść. Tak, tutaj wracam na początek tej ulicy, gdzie miałem skład okularów. Mhm. Tutaj raczej w stronę ogrodu. Tak, okej. Okay. Tutaj jest ogród, czyli już mam taki hub. Okej. Okay. Tak, tu jest ogród. Ciekawe, czy ogrodnik jeszcze żyje. Ciekawe, czy ogrodnik jeszcze żyje. O, czekaj, to jest chyba moneta złota, jakby się dało wrzucić do tego. Jest nawet taki podejścik. No właśnie, ale nie mogę. Nie możesz dalej jakoś tak wrzuciłem, tak. O, poink. Na Xbox już miał achievement. Dzyń. Dobra, tutaj jest, tutaj nie mogę przejść. A rozdałeś już punkty umiejętności? Pawikon pyta. Tak. W dwuręczny. O, a my się znamy. Ja panią zamknąłem kiedyś w garażu. Na Xboxie dostał achievement za to. Jak biznes. Jak biznes. Bez kasy. Nie, to chyba trzeba jednak wrócić. Tutaj jest skrót, ale nie nowy, ale nie nowy obszar. Okej. Okay. Wygląda na residential. Na ile godzin ta gra? Pyta tajemniczy Don Pedro i odpowiedź jest pierwszy ran na około 2-3 godziny. O! Rebel! A, wszedłeś, widzę, okej. Okay. Kijek baseballowy od razu. Mam kij do kriketa, połamię mu nogi może. Połamię mu nogi. Berecik. Fajkę chce. O, fajkę. Fajka. Teraz do końca gry będę chodził z fajką. Masz już listę? No właśnie nie chyba. O, mam. Jakby Taczak się postarał, mogliby ją skończyć na streamie. No nie licz na to. Spraw, aby ktoś stłukł ozdobny wazon. Pomóż kobiecie ubrać po piersie. Po piersie. Spraw, aby mężczyzna wypluł herbatę. Zawiąż sobie na szyi wstążkę. Spraw, aby mężczyzna chodził boso. Zrób pranie. Wrzuć biustonosz, parę skarpet, kapeć. Kostkę mydła. Okej. Okay. No dobra. Tutaj na razie mi się trzymaj. To jest wstążka. No chyba nie, tak, nie, ale to tylko trzeba ten. Skrót. Wstążka. Ale jest tam, jest wstążka na... Co ona teraz to zamknie? Aha. Może będzie chciała ciebie ubrać? Tak. Może stań tak obok. No tak, tak obok, chciałem to... zrobić, ale nie. Nie gęgaj. Co? What the fuck? A nie da się tego kaczora... Jego gdzieś... No właśnie, musisz go... Dawaj! Zauważyła ci. No. Weź tą wstążkę, może rzuci tamtego i... zgłupiała. Weź wstążkę. Nie, spoko. Udaję. Aaaa, nakryła mnie. Rzuciła tamtego.
Co? Co się stało? Czy ona ma jakieś okulary, czy coś? Właśnie nie, nie wiem. Co ona robi? Coś robisz okej, okay, ale nie do końca. Myślę, że trzeba się pozbyć tego. Trzeba go, tak. O! Flety. Dobra, ale to... Dobra. Nie pomagasz nic. Boże, dzwon to jest, ale głośno. Świadczam, że No Alco Challenge w tym tygodniu ma się dobrze. Rygmanowski. No i co, wybiłeś się żabą, ona odniosła kaczkę, jeszcze zawiązała jej ten. Dobra, zabrałem jej ten pędzel. Co ci po pędzlu? No, żeby ona sobie poszła tutaj, a ja w tym czasie wyprowadzę... Okej. Okay. Kaczkę, tak? Kaczkę. Gdzie masz fajkę? No właśnie zgubiłem fajkę, no. Po drugiej stronie z płotu. Aha, ona tu zamknęła, no to nie tak. Fajnie. Ona tu leci. O nie, moja kaczka. Biustonosz i... Do sąsiada, biustonosz i zadzwoń na policję. Czy fajnie się robi mayhem tutaj, to mi wystarczy, to już jest fajne, ale... Stłucz wazon, no, a nie stłuk się. Faktycznie, bo to się chyba, nie? Za stłuczenie wazona. Mhm. Ale spraw, żeby ktoś stłukł wazon, to było chyba, nie? Żebyś ty... Czy tu jest jakieś przejście też? Jakiś taki fioletowy? Wiesz, że z drugiej strony... A, okej, okay, dobra. Ten kolo będzie pił herbatę, a ja wtedy włączę ten dzban. Ten... Boing. Ale gdzie on ma herbatę? Nie widzę, żeby miał pan coś. Ty masz herbatę? No ma herbatę, tylko musi ją pić. A jest tam coś. Damn you, dirty boy! Dirty boy! Szanowny panie Wojtku, jeśli mieli tartak nie podobali zadań, to czy mogłyby panu powiedzieć temat KCD w kolejnej formułce? Można by też powołać na wrażenie pana Questa. Ona cię przepędziła. Zobaczymy, zobaczymy czym. Chcę zobaczyć, czy on co po prostu w tej swojej pętli pije herbatę, nie? Aj, on ma papcia, czemu papcia zabrać do prania? To jest ważne. No i on też ma być boso, nie? Także tak z założenia musisz mu zabrać chyba obie. No chyba tak. Oba, no. Czekaj. No siada. Jak podgląda teraz? On ma herbatę tam? O, ma. Okej. No nie, ale on ją rozlał, a on ma co innego zrobić. On ma wypluć herbatę. Tak, bo ja niepotrzebnie gęgnąłem zamiast wcisnąć ten. Więc spróbujemy jeszcze raz. Ciekawe, ile mu to zajmie teraz, żeby się... 18 minut, myślę. Nową. Może coś na temat XKCD. Co na temat XKCD? Co to jest XKCD? Chyba nadal jest Kingdom Come Deliverance, tylko wiem, co X znaczy. Tak, bo teraz ta wyżanka leży na ziemi, on w ogóle nie jest zainteresowany, nie? Mhm. O, chyba zauważył kubek. Nie. No i co? To zabierz mój, on pewnie będzie chciał ci zabrać. Tak, tylko mam wrażenie, że nie mogę tam wrócić teraz, wiesz? No przepuść mnie! No, idę przecież, babo! No, na pewno masz 7 kotów w domu. O, wow. Nie jesteś w stanie tego zrobić z tej strony. No właśnie. To musi być inne wyjście. To mnie... Powinieneś chyba zabrać ten sznureczek wcześniej. Mi się wydaje. Nie wiem, czy da się go zabrać. Właśnie chyba nie za bardzo. Tylko... Tu jest jeszcze... Podcast o Kingdom Come Deliverance, to zmieniam obóz. Tu jest jeszcze jedno przejście. No to będziesz miło zaskoczony w najbliższym czasie. Ale z jakiego, na który zmieniasz obóz? Może nam się to nie opłaca. Z Giant Bomba na mnie. Jak ktoś ma kijek do krykieta, to jest Hindusem. To jest racist, ale tak.
O, tu jest skrót. Właśnie, tylko ja teraz nie mogę wyjść z tego. Hej, Musiel. Podpal jej chatę, będzie musiała wybiec. Tak. On dalej nie pije tego. Zepsułeś to całkiem. No tak może być. Jestem ciekaw, czy można zepsuć tą grę, w sensie tak zrobić. O, tu jest. Tam Mrówek chyba wcześniej pisał, że tam klucze gdzieś wywalił i zaczesnęli się wszyscy. Do wody. No. O, mydło potrzebujesz akurat. W czym zrobić to pranie? Gdzieś tam tutaj, w tym rogu było. No ma kwiaty w kiblu. No tu jest przejście, ale nie mogę przez nie przejść. Jest jakieś fioletowe takie. Tak, ale nie wiem co to blokuje, nie widać przez to, czyli nie mogę przez to przejść. Nie ma żadnego przycisku. No. Znalazła mydło. To chyba nie jest to miejsce, w którym masz robić pranie. Nie wiesz tego. Rozwal brzydko wyciągając szufladę. To jest za mała przestrzeń. Czegokolwiek bym nie zrobił, ona to od razu widzi. Chciałeś gdzieś biurko z szufladą? Tak, mam tutaj biurko. Okej, okay, dobra. Poink. Ale co to teraz? Uratowanie. Mogę przejść do tego drugiego ogrodu. A! O wow, okej. Okay. O wow, no. On filiżankę teraz zauważył, jak przeskoczyłeś. Dobrze, w końcu zauważyłem. Musiałem tu przyjść do ciebie. Kościół, filiżankę masz pod nogami. O, there you go. Ja muszę sprawić, żeby on... Przepraszam, by się za wypluł herbatę. No nie wiem, no. Dobra, to teraz wrócę tam i teraz zrobię dzwon, jak będzie pił. Spróbuj zabrać tą żółtą wstążkę od razu. Tak. Tak zrobię. Nie, nie da się. Nic, tak tu tylko stoję. Teraz szybko gęś, ona jest daleko. Tak tu tylko stoi. Jestem nacenzurowany w tym fajna momencie. Gra na stream to było Concrete Genie, można by penisy malować. Gram w Concrete Genie i tam nie da się penisów malować. No. O, kowal. Wypluł! Jest! Dobra. Dało się. Tak, afera jest. Kowal jedziesz na PGA? Kowala nie było na PGA w zeszłym roku. Nie było, ale teraz pisze, że... Napisał, że zrobił cosplay z tej gry na PGA w tym roku. Z tej gry? Tak. Jak się robi cosplay z tej gry? Kowal ci pokażę. Obok waszych czarodziejek będzie. Będzie gęś po prostu. No daj tą gęś na drugą stronę. To no już próbowałem właśnie, tylko... Ona zamknęła teraz tylko już tą... nie wiesz czemu się blokowało na tym, na krawężniku, wiesz? Jak ciągnąłem ją. Jeszcze raz, otworzę. Ten około chodzi. No elo. Chodzisz po całym PGA-u, przykrzesz ludziom życie, jak się tylko się da. Tada, cosplay gęś. Koko! Oj, co, ty, jak mam tą wstążkę czerwoną... To wstążkę, ale jak puszczasz wstążkę, to ona chce od razu zamykać te drzwi. Tak. I co? Hehe, nic na mnie nie masz. Utopię cię. Okej, okay, dobra. Utopię cię. O, jest fajka. Palimy fajkę. Jak to było? Only dreams now? Oh, hello, madame. Ładnie mamy dzisiaj dzień. Hop. Teraz tu przeszedł. Dobra, tylko mam nadzieję, że teraz pójdzie znaleźć tą wstążkę. Idzie po wstążkę. Idzie, bardzo dobrze. Jakby stał jak posąg. Jak PGA i zabierasz nerdom okulary i samolociki. I rozwiązujesz buty.
to jest cosplay. A będę najpiękniejszą gęsią na wsi. Slarp. We wsi. O. Taka. Ale mam pomysł, ja chociaż nie wiem, czekaj. A teraz poszła szukać tego. Na PGA to chyba bardziej dla wypadu z znajomymi niż dla samych gier. Te targi to straszna bieda. Przynajmniej kilka ostatnich wizyt rozczarowało. Dokładnie tak jak mówisz. Czysto towarzyskie. Ale parę rzeczy zawsze się zobaczy. No. Kowal nie miałby problemów, po prostu podejdzie i powie: oddaj mi samolocik, dostanie samolocik, telefon, buty, kartę kredytową. O, widziałeś, ten od Kriketa wrzucił jej do ogrodu. A, może tą wazę też wrzuci. O, właśnie, dobry pomysł. Będę szanował, tak rzeczy, tak? Jeden pogol wrzuci w drugiej bogolce. Co za... Oj, zgubiłeś wstążkę. I się dziwi, że... Zgubiłem. Co tam jeszcze masz do zrobienia? Okulary mu zabrałem. Jeszcze muszę pranie zrobić. To mogę zrobić pranie w tym oczku wodnym, który on tutaj ma. Okej. Okay. Tylko nie mogę mu zabierać za dużo rzeczy, bo jak on tu będzie przychodził, to będzie jej wszystko wrzucał do tego. No właśnie. Do ogrodu. Jak on daleko widzi swoje rzeczy? No bez okularów, nie, nie daleko. Nie, bo tu jest... Tak, to już jest jego fajka, już jej nie znalazł. Cosplay sama czerwona wstążka na szyi. Uuu! Odważnie. Dobra, pierwszy biustonosz. Co tam było? Biustonosz? Skarpety? Klapek? Czekaj stąd. Czy można ubranie posolić? Można. Można jedną? Jedną, tak? Tak, dobra, tak. Musisz naokoło już zapieprzeć. Po jednej bierze. Jestem najlepszą gęsią. Klapka na samym końcu mu wezmę, bo... No nie, no teraz będzie te skarpety gonił. O kurde. Muszę tędy dołem przejść, wiesz? No, musisz się... Go! Go! Kurna! Znalazł wszystko. Serio? Ale przynajmniej klapek jest w wodzie. Łe, on to wszystko teraz... Dobra, musisz to w róg odstawić, najdalej jak się tylko da. Wszystkie rzeczy i potem jak będziesz miał wszystko skompletowane, to dopiero wrzucić do... Aczkolwiek nie wiadomo, czy to jest to miejsce, nie? W dalszym ciągu. On tu jej wszystko wrzuca. A ty możesz spokojnie teraz to wziąć. Obviously. Naokoło najbardziej. No właśnie widzisz, nie da się naokoło. Tu nie ma przejścia. Zawsze. A, bo już był tutaj. Zawsze przechodzę obok. Fajkę znalazł swoją. A, to może będę. Jak on będzie czytał gazetę, to będę przechodził wtedy. Mhm. Bo to jest, wiesz. To tydzień potrwa, nie? Resetować, no wiem, no. No, zajmij się gazetą. Czy planujemy również ekspansję na rynek chiński? Jak mielibyśmy to zrobić? Mandaryńskiego. No, nauka języka. Nauczyć. Zacząć od mandaryńskiego. Czy gęś się może skradać? Przez Google Translator. Tak. No, trochę się może skradać gęś. W życiu też trochę się może skradać. Kupić lajki z Chin? No, moglibyśmy. No już mi wysłali nawet takie. A, lajki. No i gdzie są laczki? No lajki też wam ktoś wysłał. A lajki były akurat z Indii, ktoś nam tak kupił. W South Parku był dobry odcinek z rynkiem chińskim. Tak, teraz jest South Park zbanowany w Chinach przez niego. No, South Park wszedł na Netflixa w ogóle. Jest pierwszy sezon? 18, 19, 20 i 21.
A jest jakiś jest. Nowy sezon z South Parka, bo ja już nie teraz wiem. Teraz leci. No. Ja wypadłem trochę. Teraz pewnie, leci. Pewnie trwa, ale... Ale jest też taki jakby sezon, który jest top odcinków. Jest chyba 20 odcinków z różnych sezonów, które chyba najlepiej się oglądało. No na miniaturze widziałem ten jak byli w parku linowym. Mam ochotę go obejrzeć, a nie pamiętam, który to był, gdzie go znaleźć. No to bo tam jest taki ten sezon top, coś tam to tam pewnie będzie. No. No, czytaj tą gazetę. Ja kazałem Tarczakowi grać w Bednarz. Co? Co? Kazałeś to mi, co? Pierwszy raz grałem w Bednarz i kazałem ci zagrać i ty grałeś wtedy. Lubię myśleć, że mi zarekomendowałeś, ale jeżeli mi kazałeś, to dobrze. Koszyma pisze o gościu, którego Blizzard zbanował. Była aferka, co? Za popieranie protestu. Jest ogólnie jest Blizzard nielubiany. Nie ma się co dziwić, nie? Ej, no gdzie ty rzuciłaś tą... Oj, zapałać. Ło, jak to poleciało! A, tutaj. Na szczęście płotek ją bardziej interesuje niż skarpeta. Pan wraca do czytania. Zostało ci tylko to pranie? Chyba tak. Pranie, sprawa mężczyzna chodził boso. No tak mu zabiorę kapcie do prania, to będzie chodził boso z automatu. Ściągnij mu teraz oba i zaczął. Nie, chcę to pranie pieprzone, bo to bierze. Tak, chcę przynieść wszystko stamtąd najpierw, bo jak on potem zacznie biegać za tym papciem, to on znajdzie wszystko. To znowu ja. Nowy duży patch do Hadesa. A wczoraj chyba widziałem, ale ja wciąż czekam na fulę. Niech to już wyjdzie, już to. No. Bar polecał, ja chcę w to grać. Dełko, sialala, ty i ja. Co jeszcze musisz tam wrzucić? Już masz wszystko? A nie, jeszcze kapeć. Dełko, pa. Ta kobieta się zacięła. No ma wyle w kolei spórna, zobaczył. Kiedy odpowiednik Janosika, gdzie oznaczono radiowozy i siły policji, no. No batydy. Chiny są, mają dużo ludzi i wszystkie te serwisy się boją o utracenie ludzi, więc... Każdy z nich będzie popierał Chiny, a nie mały Hongkong. No to są za duże rynki, nikt nie ma jajec, żeby się postawić. No. The Rock przecież lata chyba raz na tydzień do Chin promować jakiś swój. The Rock to jest w ogóle chiński. No. Diana faktycznie dostała ten ataku epilepsji, no już nie. Wszystkie filmy The Rocka są 100% sponsorowane z Chin. Nagrywam. Tresent, jakoś ta firma, która... Tencent, która płaci za wszystkie filmy. Proszę pana, ja też jego kapcia potrzebuję. The Rock lata promować forum Ogatka. Do Chin, tak, bo on już ma tam wyrobione kontakty. Fajnie, że nawet nie musieliście go prosić, to jest nie, The Rock, to jest sztywniutki. No sam. Tak. Sztywniutki. Nie, nie musimy prosić. Pomogę chłopakom. Ten projekt się... Tyle słucham, niech mają. Ten projekt tyle się broni sam, więc... Tu wpłycie dyszkę, tutaj... Tu nawet samochód. Nie zauważył, że ma kapcie. Toink, pranie zrobione. Aha, czy on... Jak on teraz zrobi? Aha, ma wyjebkę, tak? Że ma jednego kapcie, no dobrze. To on tą jedną nogę mam... Tylko jak ja mu zabrać drugiego kapcia? Oj, chyba prawie się dało. Wydaje mi się, że się dało. On miał teraz właśnie ją podniesioną. Nie. Jak tak na chwilę podniósł, jak go przestraszyłeś. Jak gęgnąłeś, no, to miał jakby podniesioną przez chwilę. No właśnie nie za bardzo. Jaki efekt miałby, gdyby rzeczywiście ktoś kalibru Rocka założył waszą koszulkę, występując na przykład u Jimmy'ego Fallona? Myślę, że... Taki se efekt, bo to jest po polsku. Jimmy'ego Fallona? Taki se. A, jak pije herbatę, to ma inaczej nogę, dobra. To jest co za łeb. Pro tip. Come on, bro. Come on, do it, bro. To jego gościu, bo szkoda czasu. I tą herbatkę. No. No nie ma tu nikogo, no. Pij herbatę. Jeszcze tylko tak. A nie, pomóż
kobiecie? Ubrać po piersie? Jakie po piersie? Tam było jakieś? To jest pewnie, co to jest po piersie? To pewnie znowu jakieś tłumaczenie dziwne jest. Ty, no tylko on teraz nie chce pić herbaty w ogóle. Proszę pana, pan by się herbaty napił, a nie... Kto to jest? O. Jimmy Fallon, pyta Luki. A propos... Taki opłacany kiedy... promotor formugacji. Widziałem... Yes. Joaquima Phoenixa w tych wszystkich programach, we Fallonach i tak dalej, no. Kimmelach. On umiera, widać, że umiera w środku robiąc te wywiady, ale wie, że musi, bo jest to część pewnie umowy. Ale on absolutnie... U Jimmy'ego jak nie chcesz być, to też pewnie jest dwa razy ciężej, co? Tak, jak chcecie, no właśnie, no, jak chcecie zobaczyć, jak człowiek umiera w środku, to zobaczcie sobie wszystkie te właśnie Joaquima Phoenixa u Kimmela, u Fallona. Dobra, znalazłem po piersie, tylko nie bardzo wiem, jakie trzeba... Po piersie. Tutaj jest. A jest, faktycznie, to jest po piersie. I co ona ma zrobić? Jak brzmi... Ubrać się. Raz? Ona ma ubrać... No, sprawa by... ten. Pomóż kobiecie ubrać po piersie. Jest jeszcze jedna metoda, możemy wejść czapkę w opcję. Czapkę gościa wejść do ogrodu tej baby, pisze Kulka. A, no tak, czapka tam jest przecież. No tak. Kikoshima zaraz będzie ban za goły posąg. Stanik załóż na popiersie. On jej przerzuca te rzeczy. Znalazł twoją ten, znalazł twoje pranie całe. Ale ja już pranie zrobiłem, więc spoko. Załóż gumę na instrument. Dobra. Znalazła czapkę. I co? Położy na ten, czy... ciepnie mu? Byłbym pod wrażeniem. O, proszę. Gra. O, oh, wow! Okej. Okay. Ale co jest? Jeszcze raz kilka... jak znajdę coś na ogrodzie. Co tam jeszcze trzeba? A, on teraz biustonosz wrzuca. Ale co, biustonosz? Nie wiem, także okulary i fajkę. Nie dostali bana za bieganie kutasami, to i za goły posąg nie dostaną. A wiecie, że ostatnio przeglądałem tą listę zbanowanych gier na Twitchu i ta gra z penisami zniknęła z niej? Już nie jest zbanowana. Genital jousting już na niej nie ma. W końcu. W końcu. Opłaciła się cała nasza kampania. Dwie bardzo ważne także rzeczy. You're welcome world. Wolny Hongkong i genital jousting zdjęty tak. z tej listy. Ojej, znalazłeś mnie. A nie znalazłeś mnie, bo jesteś głupi. Kiedy koniec głodny jestem? Czy będzie bonus gra na koniec? Nie. Nie będzie bonusowy gra. Tak nie wiem, to jest kubana. Chyba, że tak zrobił coś. Nie wiem. Nie. No nie. Bonus for you. No bonus for you, dirty boy! Kurczę, ona już się zamknęła. Kurczę, to ciężko będzie zgrać. No ale dobra, damy radę. Koleś jej wszystko wrzuca, a ona zajmowała. Podoba mi się. Fajne życie mają ci dwoje ludzi. Ona kradnie, a on wrzuca ten. No co? Wrzuca wazon i się dziwi, że się zbił. Zajmij się gazetą, dziadu. Koko! Nie ma koko, ale jest kłak. No już nie mam je tutaj. Usiądź sobie. Nie mam je tutaj. No to nie, teraz... dopóki on gazety nie zacznie czytać, to... Ja wiem, tylko zdążyłbym, gdyby nie to, że ona łata tutaj dziurę, nie? Ona już zamknęła to, no tak. Ale co tam, jestem szybki. I'm fast, I'm very szybka fast. Szybka gęś. Dobra, i co jeszcze? To wszystko? Nie, właśnie, zobaczymy. Nałoży to na okulary i zobaczymy, czy to wystarczy. Okej, okay, zauważyła okulary. A to znowu jakoś brzmi, jak to brzmi? Załóż po piersie? Nie, pomóż kobiecie ubrać po piersie. A, ubrać po piersie, okej. Sprawa by ktoś
ściął najpiękniejszą różę. Dobra, ubrała. No już sobie idę, nie bój się, nie bój. Ta róża jest tutaj. Tylko nie bardzo wiem, aha. Na razie, Luki, nie wyłączaj streamu. Już wiem, tutaj jest sekator. Tylko to jest cholernie ciężkie, z tym się nie da szybko uciekać. Dostałem ten kod na ten Concrete Genie. Nie robi, nie? Dopiero wy mi powiedzieliście, że przecież regiony są kurwa na PS4. Tam jest średniowiecze jeszcze, jeżeli chodzi o... Nie, no. Jeszcze musiałem zakładać całe konto nowe na Europę. Ale nie jest trudne akurat, to tam się... To szybko idzie. Tak, nie, no, wiesz, tak, skipujesz, ale telefon, podaj adres, skipnij, podaj wpisz kartę, skipnij, podaj, wiesz, prawdziwe nazwisko, skipnij, podaj, wiesz, coś tam. Verify your email, nie? Ej, ten no e-mail już jest użyty. No tak, faktycznie, przecież moje normalne konto jest na tym. Muszę inny e-mail. Mam konta na PlayStation, mam konto na Europę, na Stany, na Japonię. On tak, ja tego jeszcze nie jest robiłem. Ubrane to po piersie? Jest. Po piersie już przeszło. A teraz co masz? Z pomutany. Ściąć różę. Jak ty chcesz to zrobić? Nie wiem, ale fajnie wygląda. Tak. Nie. Jak ty planujesz to zrobić? Chyba, że jak przyniesiesz to, to on sobie będzie tutaj podcinał i go przestraszy, że on zrobi cyk. Tak może być, nie? Tak, może tak być. A może też ona, zobaczyć teraz tą różę i, i postanowić ją ściąć w ramach rewanżu. Albo na tą wiewiórkę, tak? Będzie... Może. O Jezus, to już jest... Ej, no nie jest to jakoś najłatwiejsze, ale... O tak, patrz, wyszła jej gałązka. Wow. Wyszła gałązka. Halo! Co ty robisz w tej wiewiórce? Halo! Ta wiewiórka jest... Do poprawy. Czy nadal gra o gęsi film? Tak. Ta sama. Wow, Dave. Gdzie jesteś, kobieto? Kobieto! Wiesz, to ona ma, czy to on ma uciąć? O, dobra, ona idzie uciąć. Dobra. Najpierw oczywiście płotek musi zamknąć, no, bo płotek nie była tego, sobą. On już zagląda jej przez płot, gdzie są jego rzeczy. Ty papci pilnuj, krykieciarzu. O, wow. Racist. Krykieciarz. Dajesz tą różę. A musisz ją przestraszyć chyba. O, teraz za późno już. Mhm. Wypadł jej z rąk. O, no, nie ścięła jej. O, fuck. Ona wyglądała, jakby była blisko ścięcia tej róży. Tak. Już. Dobra, muszę iść do krykieciarza. No. To jest... wyglądało, jakby już prawie miała ją na... To jest najlepsza fizyka gęsi, jaką widziałem. No. Wiesz co, dużo ich nie było. W rankingu gęsi to jest wysoko ta gra, nie? Ktoś się przyłoży. Bardziej nie lubię, jak jest chujowa gra, fizyka gęsi. Kącik kulinarny. O gęsiach głównie dzisiaj. Nie. Głównie o gęsiach. Dobra. Teraz myślę, że muszę ją wystraszyć. Terdakena w tym roku znowu na Thanksgiving. Co? Terdaken. Kurwa, turkey duck chicken. I znowu nie ścięła. A daj jej, bo ona wyglądała, jakby miała już... Sama z siebie ściąć? Sama z siebie myślisz? Tak, ona wyglądała jakby... Tylko się ma, nie strasz jej. Nie wiem, czy to była groźba, czy porada. Hey, lady. Ona wygląda jak ta z papaja, to tak, Betty wiem. Boop? Nie, Betty Boop to była inna, Betty Boop to była ta z okrągłą głową. Olive Oil. Właśnie. No właśnie, no. A jak się nazywała ta z papaja? Olive Oil. Betty Boop to była ta z okrągłą twarzą. Ta co wyglądała jak ta, no. Jak ona się nazywała, kurczę.
No dobra, teraz kto mi otworzy drzwi dalej? Do gęsi też się mówi chip-chip. Taś-taś. Tylko taś-taś. Albo gęś-gęś. No jakoś tak. Tak, gęś-gęś, tak się woła na wszystkie. Gęś-gęś. Gęś-gęś. Kacz-kacz. Kacz-kacz. No a nie? Struś-struś. Guz-guz. Guz. Co teraz? Ona robi, ona tutaj coś... A, okej, okay, zakaz. Ma zakaz. O, okej. Okay. Dla gęsi. Teraz co nas tym, z tym zrobi? Jestem ciekaw. Jaki jest ekstra teraz challenge? Zawsze się pojawia. Już nie ma, zrobiłem wszystko właśnie. Teraz może uciec. Ścięcie róży to było. A, ścięcie róży to było na pięknie, okej. Okay. No brawo, Tartak, to już jest trzeci ogród, gdzie jest, gęsi mają zakaz wstępu. Ale ona zapobiegła teraz. Formogatka, czy doszedł mail? W tym momencie coś wysyłałeś? Lubię. Oj, tutaj chyba Jimmy będzie znowu w grze. Gol! Dobra, do mieszkania idziemy. Sneaky. Nie wiem, czy nie macie głosu, a jak weszła do mieszkania, to było tłuczenie szkła i wyszedł z drugiej strony. Mam, posiadam, widzę. Okay. Doszedł. Jakieś pieniądze w mailu tam były? Nie, było zdjęcie, tylko zdjęcie. No to trochę szkoda. O, to jest skrót. Tak, to jest ten skrót tam w górze rzeki. Tam jak zejdziesz na dół, najpierw dwa pieski cię zaatakują i... Tak. Musisz szybko na schody po lewej. Okej, teraz jest wielka ulica. Na której nic nie ma. Skończyłeś tutorial. No właśnie, tu nic nie ma. Po 13 godzinach gra się rozkręca. Ja się nie dziwię, jak teraz się napisy końcowe pojawią. Nie, za dużo rzeczy jeszcze. Ty, o! Czekaj, tu jest. Tu możesz... Wow! Wow! Metal Gear Solid! To nie może być przypadek. Fajne. To on pewnie gdzieś będziesz musiał pojechać. Jobless napisał, że to jest ostatnia lokacja, masz 20 minut. Dasz rady. No nie, ona widziała. Ona wie. Tak, jak ma taki ten. Tak. Jak prawie cię miałem. Prawie cię miałem. Pracujesz dla mnie. Prawie cię miało do ciosu. Prawie cię miałem. My human minion. Ej. Dirty boy. Dirty boy. On się teraz otwiera wszystkie skróty. To jest ta strzałka do usypiania. Tak? Znajdź mnie do zadania. No nie mam jeszcze. No to znajdź. Mam. Dostań się do pubu. Połam tarczę na rzutki, zdobądź załawkową łódkę, spraw, aby staruszek przewrócił się na tyłek, spraw, aby ktoś ci dał kwiatki, ukradnij szklankę i wyrzuć ją do kanału. Nakryj do stołu, nóż, widelec, talerz, pieprz, świeczki. Okej, okay, czyli to... Nie ma... Bo to jest jeszcze... No chyba, że musisz to wszystko zrobić, a potem schować się do kartonu i odjechać. I odjeżdżasz, tak. Nie, myślę, że w kartonie trzeba... I wtedy otwiera się taka olbrzymia nie, mapa. Zobacz. W kartonie się wchodzi do pubu. Okej. Otwiera się taka olbrzymia mapa jak w Breakpointie. Tak, tak jest. 18 tak, kilometrów na 18 kilometrów. 150 godzin musisz tylko biegać w gęsiu. Myślisz, że ona przyjdzie teraz po mnie? Nie wiem. No ona pracuje dla ciebie teraz. Look at me. I'm the captain now. I'm dirty boy now. I'm dirty boy now. I'm dirty boy. No. Przyjdzie. Co on tu szuka? Co to jest? Zwolnię ją. Zapomniała o jednym kartonie. Zrujnuje jej życie. Aha. Myślałem, że on weźmie, ale nie on. On powie jej, wiadomo. On ma niech baba dźwiga. O, paczka. Weź to weź. A nie podałeś nam mnie, żeby, na kaczkę. Że... Miałem podać przepis na kaczkę? Podaj przepis na kaczkę, a co tam? Tak z głowy, na szybko. Czy teraz mogę gęgnąć, jak mnie niesie? Czy to jest dobry moment? To nie jest najlepszy moment. Kaczka potrzebuje mieć sadzone w dupę jabłka, żeby nie wyschła tak szybko. To jest cały...
Tylko? Musiałem. Teraz cię wywalą, czy? Mogę spróbować. Eskortują cię za... z premises. Dobra, udać się, Tartak. Dawaj. Połam tarczę na rzutki. Gdzie jest tarcza? O kurczę, tarcza na rzutki może być w środku. Warto, żeby mnie wnieśli na przykład do tego pubu. Co, zdobyłem zabawkową łódkę? Gdzie jest zabawkowa łódka? A, dziadek ma na dół. A, tu jest tarcza na rzutki. No jak ja to mam połamać? Połam? Może bym spaść jakoś. Tak przyniesie ten spławik. Na tam. Ten spławik wyglądało, może ktoś będzie rzucał tym i zepsuje. Okej, już wiem, jak się ma wyrzucić. Jak się ma ten. Już to wiem. Co masz tam, żeby dziadek się wywalił? Tak, mam na dół. Krzesełko ma, teraz widzi. Muszę mu krzesełko odsunąć. Już nie widzi, zobacz, jestem w krzakach. A jak masz harmonikę i gdaczesz, to ten, to wydajesz inny dźwięk? Nie wiem, ale sprawdzę, jak tylko zabiję dziadka. Clever girl. Ne. Aaaa, sprawdził. Skubany. Co, jak on za każdym razem się rozpatrzy? No, na to wygląda. Spraw, żeby dziadek zagrał na harmonice main theme sąsiadów. Kurna, no a teraz nie spojrzał. Bujk! Kiedyś się zabija, ona zawsze tylko głusza. Jest Batman, tak. To chyba mamy impas. Chyba Mexican standard jest teraz, tak. Okej. Okay. No ej, no. Kurczę. Czyli nie mogę mieć wcześniej chwyconego, bo jak wcześniej chwycę, to gra wie, że wcześniej chwyciłem i wtedy, mm-hmm. wtedy on ma animację patrzenia w tył. Jest timing potrzebny, widzę w tym. Kurwa. Wstawaj, dziadu. To nie ja. To nie ja byłam gęsią. No ej, no kurde, nie wiem jak to zrobić. Aha, wiem, jak on jest pochylony już do tyłu, to wtedy gęgnę i może on się wtedy wróci. Serio? Nie, no nie wiem właśnie jak mam to zrobić. Fajnie się patrzycie na siebie. No wiesz, ja nie zdążę. Jak mam chwycone wcześniej, to on się odwraca. Jak nie chwycę, to nie zdążę wyciągnąć. O, dobra, wyrżnął się. Okej. Okay. 2 lata z życia ci zabrałem. To jest dużo dla takiej osoby. Guz go nagrywetuje. Tak, jak gęgam, to przejdę z harmonijkę. Czyli da się jednak. Da się. Wow. Graj sąsiadów. O, jest widelec. Już znalazłem widelec. Potrzebujesz widelec? Tak, bo muszę zrobić sobie ten. Nakryć do stołu. Widelec, talerz. Faktycznie jest nakrycie do stołu. Nóż, pieprz i świeczki. Ale do którego stołu? Gdzie jest ten stół, który musisz nakryć? No nie wiem, czekaj, gdzie ja to. Nie wiem, co to jest, tu sobie mogę nakryć. Tu jest jakiś. Tutaj jest talerz. A może ten stół? Tylko czy tu jesteś w stanie. Myślisz, że to? A, tutaj ktoś ma mi dać kwiatka. Daj mi kwiatka. Musisz chyba stanąć na tym podejściu, może. Może. Tak. O! Ukłoniły ci się, Boże, ty już jesteś tak bardzo landlordem tutaj wszystkich. Nie, ja robię to, co one mi każą robić.
Oj. Rzuciła cię tym kwiatem. Talerz. Dobra, teraz tak. Zdobądź zabawkową łódkę. Gdzie jest zabawkowa łódka? Sprzedałeś się za kwiatka, mówi czat. No trochę tak, nie będę kłamał, tak było. Tańczysz jak ci zagrają. Tańczysz jak ci zagrają. Na tartaka na ćwierć mandata. Oj, nie! Wypłacił pieniądze dla tartaka na ćwierć mandata. Kurczę, dziękuję. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Nie, wyszedłeś, myślisz, że wrócisz to jeszcze? Nie, no tym, kartonem z powrotem. A czemu wyszedłeś? No przez pomyłkę, bo się za blisko się zakręciłem bramy i wtedy ten kolo mnie wypchnął, nie? Ta kobieta tutaj nosi te skrzynie bez przerwy, to jest kwestia teraz. Maksimum 20 minut, aż na mnie wniesie z powrotem. No, już idzie. Kary nałożone sądowo nie mogą być spłacone przez osoby trzecie. On spłaci sam. Ja spłacę sam. Pieniądze osób trzecich. Kto organizuje publiczną zbiórkę? Także spłacę kakasz. Kto organizuje? No to chuj, to idę siedzieć. Idź robić ten. Makowiec. Ty, bo ty zaraz wyjdziesz w ogóle. Ty, no tu jeszcze nie byłem, może tutaj coś. Właśnie, gdzie ty jesteś to teraz? Łaaaaaa. Tu już jest, widzę znak. Kaczka jest przekreślona za tym. Niech ci pajda szybko zleci, czat już pisze. Pizza mi, gąska. Dla tartaka zabrało. Ej, zamknęły się drzwi. Tak, ale tutaj jest skrót. A, tu jest skrócik, okej. A, i tutaj jest skrót. Ale obrus potrzebujesz do tego zestawienia? A, to tu jest ten stół, pewno, który mam nakryć. Okay. Zobaczcie, bo mogę... Tak. Mogę, mogę tędy wejść na ten tu stół. Tu jest talerz. Potrzebujesz talerz na tym, do tego obiadu? Nie, mam nadzieję, że nie, bo tamten uciekł gdzieś. Szkoda, że takie dobre chłopaki muszą oglądać świat za krak. Chwila. On idzie się. My nigdzie się nie wybieramy z Majkiem. Czyż on się rozpruje? To jeszcze mi się obawia. Tak, jakoś się rozpruje, no tak. No wszystkie nasze brudy, jak ten, jak on się nazywa ten koleś? 6-9? 5-9? 5-0? 5-6? 6-9? Takeshi? Takeshi, tak. Takeshi tak. Nikt nie będzie pytał, on wszystko powie. Czy Stany mają umowę o ekstradycji? Spider-Man to Peter Parker. Co to jest? Ukradnij szklankę i wrzuć ją do kanału. Dobra, już wiem, gdzie mam do stołu nakryć. To muszę tutaj przynieść. Okej. Okay. Fajnie, że mop ciągnąłeś do tego stołu. Właśnie miałem pytać, czy... Ej, no trzeba umyć stół. Stół musi być czysty. To jest szklanka chyba, nie? Kubek. To się liczy. No, to ale jest takie wygląda. Tylko pan tłumacz wie. Aha, to jest... Oj, stłukło się. Nie chciałem tego. Hehe, nic na mnie nie masz. A, bo ty możesz jak w tym, jak Splinter Cell możesz teraz przechodzić. O, pieprz tutaj też jest, dobrze. Aha, tylko tędy nie mogę uciec. Tu jest jakiś skrót, czy nie ma żadnego skrótu? Widzę łódkę. Jest łódka w tym. What? Ale łatwe. Łatwa ta gra! Pasz ten slow walk. O, zaraz ci wypieprzę to. Nie, bo ja mogę pod stołem. Tylko ona ma tą ręką. Damn, o nie. To się nie przelało. Zdobądź zabawkową łódkę. Nie, ja myślę, że teraz będę mógł sięgnąć, wiesz? Myślisz, że sięgniesz tak wysoko? Dziura w płotku jest, pisze Bugę, ale nie wiem w którym. Tutaj już widzę dziurkę w płotku. A! Ta woda ucieka. A, woda schodzi, ucieka, no. Spoko, to na dwa razy damy radę. Ona poszła coś tam, a nie. Praca.
Musisz mechem tu zrobić mało. Leave me alone. O, teraz się przelewa ładnie. Tylko czy ona sama wypłynie, czy ty musisz ją dziobkiem? Rozbiłeś drugą szklankę. Nad AI postaci w tej grze pracowała Google DeepMind, tak. Dobra. Jest. Przestań mnie gonić, kobieto. Teraz tylko łódka. To tylko łódka. Co on nie ma the fucking boat. Jest, spadło, okej. Tak na słowo honoru, ale udało się. Co, na, no. Co za upierdliwa baba. A co na się zrobi, jak cię złapie? Nic, tylko mnie, przepędza stamtąd. Dobra, co tam jeszcze potrzebujesz? Peper, jest peper. Masz talerz i peper. Bo jeszcze muszę tarczę na rzutki połamać. Nóż, widelec, a jeszcze świeczki muszą. Tak, teraz sztuce i świeczki. Świeczki to nie widziałem chyba. Ja też nie widziałem jej świeczki. No i jeszcze musisz rzucić szklankę do kanału. A, faktycznie. Ale wystarczy już tylko jedna. Jeżeli to jest szklanka, nie? O ile to jest szklanka, no tak rozbija się, jakby była... No pewnie, to zanim z... Okej, okay, no ostatni... Przepraszam, już jest niebezpieczny teraz. I fucking cut you. Ona sobie przyjęta. Ona już go nie goniła nawet. On... A ty byś gonił? Kurwa, jaka będzie impreza tutaj. Kto zastąpi w podcaście ataka na czas odbywania przez niego kary pozbawienia wolności? Będzie mu mikrofon pod okno. Na kilku tak. Nie, przez telegazetę będę nagrywał. Przez telegazetę. A, widziałem ostatnio, że telegazeta jest nadal strong, bo teraz portalem społecznościowym dla skazańców. Tak. Widziałeś to, Kubar? Nie, ale to jest autentyk. Podoba mi się pomysł. Wysyłają, wiesz, ludzie wysyłają SMS-y tak. Tam. Rodziny się kontaktują, tak. Zamieszczają informacje o tym, co się dzieje na telegazecie, bo... Tak, zrobiliśmy to i to, mamy to i to, młoda czuje się dobrze, bardzo tęsknie, coś tam. No. O, oh, wow. I ludzie szukają. A co, nie mogli listu wysłać? Nie no, wszystko jest czytane, czytam. Wiesz, przez ten... Zatem tak jest szybciej, nie? I taniej. No tak, ale jakie co... Boże, straszne, młoda ma się dobrze, tak? To jest... No nie, no to... To widziałem jakieś przykłady takie tam, wiesz. Pozdrowienia, do więzienia. PDW! Świecz, mi się, co? Bardziej mi się podobało to, świeczka. Jak policja komuś, czy to jak czytaliśmy wczoraj. A, metalowe drzwi się włamywała i... Spawała, on z drugiej strony jest ten, zaspawywał. Tak. Włączyli mu prąd, ale miał agregat do spawarki. Jebany. W zasadzie w tym momencie już powinni go byli puścić. To takie są zasady, tak. moim zdaniem. Jak oni przechytrzył ich, to powinni go... Ej, co jest? Czemu? Świeczka nie chciała wejść. Oj, oszustwo. Spróbuj jeszcze raz, może musisz ją inaczej trzymać. Albo iść za tą kobietą, która niesie te... Kubar, w Polsce w kioskach są jeszcze gazety z programem TV, okej. Okay. Strzelam, że tutaj też jest ten TV Guide dalej, jakoś gdzieś tam... Można nie jest. Jest masa ludzi, która wciąż ogląda telewizję po antenie, więc... Jakby to była Ameryka, to byś wykupił strony w telegazecie piksel po pikselu. Mapy więzienia by tam zrobiły drogę ucieczki. Tak, Michael Scofield. No tak, bo wrzucanie ten... Wrzucanie pilników, tort już nie jest, jest pasenek. O, kurwa, ile ludzi cię goni teraz o tą pierdoloną świeczkę? Masz 5 gwiazdek teraz. Teraz wojsko z czołgiem to przyjedzie. No i co? Nie poradził sobie. Masz 4 minuty. Kurwa. To ci szklanka i świeczka, tak? Ej, mało zostało, chyba skończymy, co? No jeżeli to jest ostatni, to możemy skończyć. Też nie, bo już 2 godziny by to jak ja to oddam potem na Epic Store. A na Epic Store też się oddaje po 2 godzinach? Nie. Tak. Nie. No jak kupowałem, tak? To była informacja, że mam 14 dni na zwrot, a ja nie mogę grać dłużej niż 2 godziny.
Okej, okay, no to gra chyba dłużej niż 2 godziny. No właśnie. Tup, 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 tup. Ale ten House to chyba ten zasłużył na to, żeby dostać pieniądze za tą grę. Sneaky Max Nixon nakrył do stołu. Ciekawe, kto to tłumaczył. Nie, spoko przed... Rysławy, czy... Dobra, teraz szklanka do kanału. Google tłumacz. Aha, jeszcze zniszczenie tej tarczy do rzutek. A, no... Czat, jak zniszczyć tarczę? Pomóżcie, jak zniszczyć tarczę to... Quick, now! Amator wszystkiego pyta, czy ktoś ogląda Brooklyn Nine-Nine. No, ja wszyscy. Oglądam na bieżąco. Nikt nie ogląda tego serialu. Nine-Nine! Nie, nie widziałem ani innego odcinka. Dlaczego? Brooklyn jest zajebisty. Nie wiem. Zajebisty. Dobra, jaką tarczę rozumiem? Brooklyn jest zajebisty. Peralta to jest mój spirit animal. Byś musiał kupić nowe ręczniki. Po co? Mam ten jeden, który przyszedł. Jak się wprowadziłem, to już był jeden. Po co mieć więcej? Mam to zdjęcie. Mam to dwa zdjęcia. Jeden jest zdjęciem twojej szafki, a drugi to jest wyspisko na Filipinach. Które jest twoje? Twist. Oba to twoja szafka. Rzutki są koło dziadka. Ja wiem, że aha, dziadek rzuca rzutkami, musisz ten, chomknąć jak... Aha, okej. Okay. Dziadku, graj dziadku. Graj dziadku. On ma tak samo jak ten chyba koleś z gazetą, on ma po prostu... O, teraz się wziął za... Kiko pyta, jak stan tartakowego talerza. Umawiałeś się już z tym? Jakiego talerza? A nie, jeszcze nie, faktycznie na talerze się nie umówiliśmy. Dobra, upuść wiadro na głowę potężnej postury mężczyzny, a jeszcze musimy wrzucić ten. Szklankę do kanału. Ukradnij szklankę i wrzuć ją do kanału. Dobra, gdzie jest kanał? Ja wiem, gdzie jest wiadro. Tak, wiadro jest tak, tam, tak, tak, tak. Wiadro tak, masz rację, tylko gdzie jest szklanka i gdzie jest kanał? Tu jest kanał, nie? To wygląda jak taka kanałowa studzienka. Tak, ale to nie jest otwarte, wiesz, bo tu jeszcze w sumie jest kanał wzdłuż całej mapy płynie kanał, nie? Okej. Okay. Kanał koło samochodu. A, faktycznie, kanał koło samochodu jest. To zrób najpierw to wiadro, bo to będziesz musiał wyjść chyba, nie? Po co ci tak wiatek jeszcze? Ale nie wiem, przyjemnie zawsze tak, jak cię pytałem. Rzuciły znowu. A, widzisz, ruszyły ten. O. Potężnej postury mężczyzna. Tylko to jest jednorazowe? Mam nadzieję, że nie, bo właśnie to zrobiłem. No, właśnie miałem mówić, nie rób tego, poczekaj, jak ktoś tam przyjdzie. Nie, oni to z powrotem ustawią. Czy to jest mężczyzna? Nie. Jest tam, że to jest szefo na wejściu. No ale jak ja mam to zrobić? Wikom pyta, czy chodzi o kowala. Kowalowi chyba nie chcesz. Na wszelki wypadek nie rób mu wiadro na głowę. Co teraz zrobi, jak zobaczy to? Patrz, wiadro. Ktoś tu rzucił wiadro. Może zjadaje się obiektyw poboczny. Nie, zobacz, bierze wiadro. Co on teraz z tym zrobi? Postawi go na murku? Tak wysoko? No. Tak, zobacz. Boże, ale wysoko jest. In the main dining area, grab any pint glass and run out of the main entrance of the pub. No, czyli to... I na mostku musisz, jest jakiś tam mały nacz, przez który musisz przejść ze szklanką i... Tak, ja już żadnej szklanki tutaj nie widzę. Wszystkie potłukłeś. No, na to wygląda. O-o. No ale to nie jest, a nie, jest jeden jeszcze, widzisz? Nie, no musi the być main dining area, grab and pint glass and run. Tak, tylko teraz musisz... Sneaky Max Nixona. O nie. Ta przeklęta gęś. No tak, on się teraz kręci ta i mnie szuka. Trzeba było właśnie, była z tamtej strony, trzeba było ją. Co ona robi? Ha!
Nie, nie. Saka! Snake! Gęś! Kurna! Wielkie boja! Czemu on puszcza? No, bo to będzie trzeba bez tego zrobić. Nie wiem, jak to bez tego? Boże, jak nie będziesz... Twój czas się skończył. A no, co za kupek spił. Brdęk! To był ostatni szklank. Wow. Ale muszą być gdzieś na tych stołach tam poniżej chyba. Szklanki. No bo ta pani dostawi. Chyba nie. O-o. Witam, poszło na czacie. No ale to nie moja wina, to ten głupek zbił. Szkoda, bo... To wiadro. Szkoda, zobacz, bo... nie ma tam na tych stołach, gdzie się ludzie te kwiatki tam gdzieś nie stoi kubek. Szkoda, bo wszystkie obiektywy zrobiłem, a ten jeden gra mnie oszukała. No to nie będzie calaka. Nie będzie calaka, no. Trochę mnie to martwi. Od początku będziesz grać. Od początku muszę grać, no. Trochę. Nie wiem, jak mam spuścić na głowę tutaj komuś to. Do tego gościa musisz tutaj jakoś ten. Musicie tak, gonić aż tutaj. Trzeba zwabić. Ta ze świeczką, patrz, ona teraz zauważyła stamtąd ten cały twój. No tak, jak on mnie będzie gonił, to przecież ja nie wejdę przez drzwi. To będziesz musiał wrócić tym skrótem i szybko na górę pobiec pewnie. No i wyobrażasz sobie, że kurwa. Wyobrażasz sobie, że może że, on zacznie sprzątać jabłka, że to przykład, się da. Nie? No co za głupek. O, wywalił cię, udało mu się. O. Tak, bo on cię nie goni, tylko on cię ten, jak tylko jesteś w jego... Wypycha. Tak, uh-huh. on cię wypycha. Dobra, Tartak, nie udało ci się niestety. Czekaj, jeszcze mi się uda, ostatni raz. Próby były podjęte, ale... Podoba mi się, że jeszcze szczeknął na niego w bieganiu. Ścieżkę z pomidorów, mordo. To jest chamsko zrobione. Siu. Normalnie nie mogę w danym kierunku pada odchylić. Jest nie radny. No. A tam? W prawo można. Skupiony jak goni. Tak, teraz. Trzeba jakoś zwabić tego gościa, no ale nie wiem. Trzeba w tym momencie, jak ona wchodzi czy coś, żeby cię gonił. No nie, no to jest bez sensu. Tego nie zgrasz, nie? On cię ma w stunlocku, no. Tego nie zgrasz, dobra. To nie da rady. Nie ma takiej opcji. To i Amelinium tego nie pomaluje. Amelinium, skończę to na Xboxie, jak Maka zrobi tutaj. Tutorial, co nie da rady. Maka's Guide. Maka's Guide. O, fajna gra. Zadziwiająco fajna gra. Nie spodziewałem się. To może być takie fajne. Ale całkiem no, się nagra. Jeszcze gdyby się dała zrefundować tak szybko, ciach bajera, bo trzeba ją oddać jeszcze. Minuta do refundu szybko. Minuta, tak. Także dzięki czat. Dzięki czat. Do następnego streamu w czwartek. Mnie nie będzie w czwartek na pewno. Będę na PGA, w sensie będę się przygotowywał do PGA. Ja będę w czwartek. Że Kubs będzie. Ja jeszcze nie wiem. Ty nie będziesz, będziesz mnie gościł. Ale możecie być na dole, ja będę u góry streamował z Kubarą. Dobra, tak będzie. Dobra, trzymajcie się. Nara, pa. Nara, pa.